Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 37. odcinku Pełni Literatury. Będzie to pełnia wyjątkowa, dlatego że spojrzymy w stronę literatury najnowszej. I to najnowszej dosłownie. Opublikowanej na łamach miesięcznika Twórczość w jego lutowym numerze. Jest to publikacja sprzed kilku tygodni, a wiersze myślę, że powstały niewiele wcześniej. Są to wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej. Nie jestem zdziwiony, jeśli Państwo tej poetki nie znają. Jeśli stykają się Państwo pierwszy raz z tym nazwiskiem. Dlatego, że jej miejsce we współczesnej polskiej literaturze jest dość dziwne. Jest ono poświadczone 8 tomami wierszy. Jest ono poświadczone również 5 nagrodami. Najpoważniejsza z nich to najbardziej prestiżowa polska poetycka nagroda, nagroda imienia Wisławy Szymborskiej, którą Genowefa Jakubowska-Fiołkowska otrzymała za swój ostatni tom wierszy z 2020 roku, Rośliny mięsożerne. Jest to poetka tłumaczona, utytułowana, ceniona, aczkolwiek znana w bardzo wąskim kręgu. Przyczynił się do tego fakt, że swoje książki niezmiennie publikuje w Instytucie Mikołowskim, w swoim rodzinnym Mikołowie, bardzo zasłużonej placówce kultury, natomiast placówce o dość wąskiej sile rażenia, a na pewno niewielkiej sile promocyjnej. I my to teraz na swój sposób naprawiamy. Wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej nie trafiają do nas niestety dzięki tomowi. Na pewno czytamy już wiersze z nowego, następnego po Roślinach mięsożernych tomu, tylko dzięki miesięcznikowi Twórczość, do którego warto zaglądać, żeby dowiedzieć się, co dzieje się w najnowszej polskiej literaturze. Dziś dowiedzą się Państwo tego z Pełni Literatury. Bardzo serdecznie zapraszam. Droga Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej do lutowego numeru Twórczości z 2023 roku nie była prosta. Poetka ta debiutowała, mając 26 lat, w 1972 roku na łamach wrocławskiej Odry, po czym na 22 lata zamilkła. W 1994 roku ukazał się jej debiutancki tom. Miał on tytuł Dożywocie. Już po fali debiutów poetów tzw. pokolenia Brulionu ukazał się ten spóźniony debiut 48-letniej poetki. Tom, w którym po wierszach opublikowano list poetki do redaktora, coś w rodzaju manifestu, posłowia, ale też deklaracji autobiograficznej. Genowefa Jakubowska-Fiołkowska pisała w nim. W którymś momencie przestałam pisać. Zostało samo życie. Umierałam, ale ciągle byłam. To się nazywa alkoholizm. Znieczulenie rzeczywistości, z czasem śmiertelne. Może zabrzmi to banalnie, ale narodziłam się po raz drugi. Po 9 latach napisałam pierwsze wiersze w szpitalu psychiatrycznym. Od tamtej pory minęły 3 lata. Mam 48 lat. Czasem ogarnia mnie determinacja, ale gdzieś przeczytałam, już jest za późno. Nie jest za późno. Te wiersze dostawały się do rąk czytelników w aurze poezji bardzo mocno zakorzenionej w biograficznym doświadczeniu i to takim doświadczeniu najtrudniejszym. Padały w tym posłowiu słowa alkoholizm, szpital psychiatryczny. Poezja jako rodzaj lekarstwa, terapii. Poezja jako ratunek i również usprawiedliwienie tych przeżytych wcześniej lat. Kiedy Genowefa Jakubowska-Fiołkowska pisze mam 48 lat, w tym pierwszym tomie to oczywiście parafrazuje
nie wiem czy świadomie, Tadeusza Różewicza ze słynnego Ocalonego. I jest to również poezja ocalonej. Poezja zresztą bardzo mocno wykorzystująca dykcję różewiczowską i dykcję innego jej patrona, bliskiego sercu Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej, również z racji tego samego miejsca zamieszkania, tego samego miejsca na ziemi, czyli Mikołowa. Mam na myśli oczywiście Rafała Wojaczka. Jej głos pojawił się trochę jak głos literackiego naturszczyka. I wiele zrobiła od tamtego czasu, aby się z jednej strony nie zmienić, a z drugiej strony, aby z wielką świadomością kreować swój poetycki świat. I właściwie przestały to już być wiersze napisane w szpitalu psychiatrycznym. Takie, które moglibyśmy przeczytać jako dokument, może nawet załączony do historii choroby. Ale nadal ta temperatura, nadal ta powaga traktowania słowa, powaga traktowania poezji, surowość, emocjonalność, krańcowość charakteryzuje tę poezję. I last but not least, literacki nonkonformizm, ostentacyjny na poziomie stylu, na poziomie słów, na poziomie obrazów, na poziomie tego, co wypada powiedzieć w poezji, co wypada umieścić w tekście, który nazywa się poetyckim. Genowefa Jakubowska-Fiałkowska uważa, że wypada wszystko. Często używa się przy analizie jej poezji słowa brutalizm. Ona sama odpowiada, że nie pisze brutalnych wierszy, że to życie bywa brutalne, a że wiersze są z życia, to są takie. Tak pisząc, hołdując takim zasadom, Genowefa Jakubowska-Fiałkowska dość niepostrzeżenie z późnej debiutantki stała się starą poetką, liczącą sobie w momencie publikacji w twórczości, którą będziemy czytać, 76 lat. My się już od pewnego czasu, od tomu Momenty Urszuli Kozioł, przyglądamy starym poetkom. Traktujemy ich twórczość jako coś niezwykle cennego, jako rodzaj fenomenu kultury. Zapewniam Państwa, że Genowefa Jakubowska-Fiałkowska, wpisując się w ten nurt późnej kobiecej twórczości, pisze zupełnie inaczej. To jest dobra pora, aby przekonać się jak. Serdecznie zapraszam. 23 lutego 2022. Ugotowałem zupę ogórkową. O 3 nad ranem, to już był 24 lutego, SMS Anuli. Matka, żyjesz? Mam jakieś porąbane sny. No to już wstałam, bo i kot mnie wybudził. Zdjęłam nocną koszulę, wzięłam prysznic, zrobiłam kawę, włączyłam telewizję. Już była wojna. Na wkurwie jestem kilka dni. Ten wiatr jak mistral. Próbowałem żyletką po mężu obciąć sobie ucho. Myję podłogę, zbieram na kolanach włosy wnuczek, moje siwe. Dalej wiatr wieje. Jorki fruwają do nieba, w płaszczykach, bucikach. Tymi dwoma wierszami zaczyna się 11 utworów opublikowanych w lutowym numerze twórczości. Zaczyna się dziennikowo, pokazując tę poezję jako zapis chwili, jako zapis czasu i jako specjalny rodzaj konfesji, wyznania. Jesteśmy tutaj dopuszczeni do codzienności tej zewnętrznej i, co jeszcze ważniejsze, wewnętrznej, psychicznej, emocjonalnej. I zaczyna się ten blok wierszy Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej od spokojnego wiersza o wybuchu wojny i dramatycznego wiersza o pokoju, o codzienności. Wiersz 23 lutego otwiera fraza: ugotowałem zupę ogórkową. I jedyny
ślad tego, że coś się w rzeczywistości dzieje, to niespokojne sny córki, kot, który budzi, i taka świadomość, że już nie można iść spać. I w ten sposób dowiadujemy się, że jest to noc, w której wybucha wojna. Mamy dziwny wiersz o końcu świata. Ta zupa ogórkowa była ostatnią zupą ogórkową ugotowaną w tej rzeczywistości. Teraz budzimy się już w rzeczywistości innej, w rzeczywistości wojny. Jednocześnie ta rzeczywistość, mimo że łączy się z napięciem, które panuje dookoła, jest rzeczywistością codziennych rytuałów, taką, w której de facto nic się nie zmienia. Zdejmuje się nocną koszulę, bierze się prysznic, zaczyna się kolejny dzień, ten pierwszy dzień wojny. I nie przypadkiem też ten wiersz otwiera blok wierszy Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. Te kolejne 10 wierszy nie będą wierszami o wojnie. Będą wierszami o tym, o czym są wszystkie wiersze poetki. Wojna wybuchła, ale wojna nie zmieniła niczego w tym bardzo skomplikowanym wewnętrznym świecie. Ten wkurw, o którym traktuje drugi wiersz z kolei w tej twórczościowej publikacji, już nie ma nic wspólnego z wojną. Ma coś wspólnego z wiatrem. To jest wkurw spowodowany złą pogodą, wahaniami ciśnienia, deszczem, który jeszcze bardziej dolegliwie odbiera się w naszym kraju, w naszym miejscu geograficznym. Tak przynajmniej to wynika z wiersza Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. Ten wiatr jak mistral. I za chwilę Jakubowska-Fijałkowska pisze: próbowałam żyletką po mężu odciąć sobie ucho. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jaka jest różnica między poezją Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej a twórczością innych starych poetek, to wystarczy spojrzeć, jak w twórczości tej poetki istnieją motywy kultury. Myślę, że Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Urszula Kozioł, świetnie sobie wyobrażam w ich wierszach Van Gogha, ale jednak nie w takim zdaniu. Próbowałam żyletką po mężu obciąć sobie ucho. To jest sposób, w jaki Van Gogh istnieje w wierszu Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. I tak do końca nie wyczuwamy, co ona nam chce powiedzieć. Czy to jest rodzaj żartu, czy to jest kulturowy dowcip, czy to jest metafora tego złego stanu, czy też jest to dość poważne wyznanie. Myślę, że to, co wyczuwamy, to jest to, że jest to wszystko razem. Poetka czuje się szalona jak Van Gogh, ale jednocześnie Van Goghiem nie jest. Że nie ma tego męża, że zostały po nim żyletki, czyli niewiele. I że wchodzi w przestrzeń, w której obcięcie sobie ucha nie wydaje się takim złym pomysłem, bo jest to ten autodestrukcyjny akt rodzajem uciszenia jeszcze większego bólu. A co nim jest jeszcze? Jest nim jeszcze krzątactwo. Bardzo często poezję Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej łączy się z tą kategorią i z analizami Jolanty Brachczajny. Analizami tego bardzo specyficznego uchwytu za rzeczywistość, który jest dostępny kobiecemu doświadczeniu. Jeśli nie odcięcie sobie ucha, to krzątactwo. Pisze Genowefa Jakubowska-Fijałkowska. Myję podłogi, zbieram na kolanach włosy wnuczek moje siwe. I jak niesamowicie kontrastowo brzmi tutaj ten wers w porównaniu z poprzednim. Tam było to szaleństwo. Tutaj jest coś tak bardzo w konwencji porządnej, statecznej, zrównoważonej kobiety. Sprzątanie, mycie podłóg. Mycie podłóg takie właśnie dotykające rzeczywistości. Na kolanach,
niesterylne, bliskie ziemi, bliskie dna, bliskie brudu. Mało było jeszcze tego dotknięcia materii. Mamy tutaj frazę: zbieram na kolanach włosy wnuczek moje siwe. Włosy, które oczywiście są częścią ciała tych osób. Kształtują wspólnotę kobiecości, kobiecego losu. Wspólnotę, w której tylko siwy kolor włosów odróżnia włosy starej kobiety od włosów dzieci. Ale one są ze sobą bardzo blisko i są ze sobą połączone. Dwa sposoby są wypróbowane. Szaleństwo i porządek. Brudzenie i sprzątanie. Niszczenie i scalanie. Dalej wiatr wieje, pisze Jakubowska-Fijałkowska. Wiatr wieje i pomaga myśl, że na tym wietrze jorki fruwają do nieba w płaszczykach, bucikach. Pomaga surrealistyczny humor, kiedy wyobrażamy sobie, że ten wiatr porywa pieski ubrane na spacer. Jorki fruwają do nieba i to pomaga. To uspokaja ten mistral. Warto jest go przeżyć. Warto jest go przeczekać, żeby coś takiego zobaczyć. Zobaczyć te pieski, zobaczyć miny ich właścicieli. Tak właśnie pisze Genovefa Jakubowska-Fijałkowska. Jest wojna, jest mistral, jest żyletka po mężu, mycie podłóg i jorki, które fruwają do nieba. I jest absurd naszego świata, który wiele osób jeszcze widzi w ubranych w płaszczyki pieskach. Jest jeszcze parę rzeczy. Posłuchajmy jakich. W czasie komuny chodziłam na zajęcia baletowe do Domu Kultury. Zimą ukradli mi buty. Wracałam przez śnieg w baletkach. Matka marzyła, że będę prima baleriną w teatrze Bolszoj w Moskwie. Zdawałam do szkoły baletowej, potem uczyłam się francuskiego. Chciałam tańczyć w kabaretach Paryża. Od urodzenia mam krzywe nóżki. Nie mogę wszystkiego powiedzieć. O matce ze złotym warkoczem, zgwałconej przez ruskich. O ojcu pod Leningradem, z odmrożonymi stopami. Jego fotografii w mundurze Wehrmachtu. Kromce chleba ze smalcem na traktorze PRL wiózł nas na pola PGR. Do plewienia buraków cukrowych na kolanach, zbierania z ziemniaków stonki w sierpniu, ścinania owsa, układania w snopki. O krwawiących bosych stopach na ściernisku, zapaleniu stawów kolanowych. Całą zimę chodziłam w gumowcach. W niedzielę matka robiła jajecznicę z jednego jajka, z mąką, dla 6 osób. Nie mam apetytu. Ani chleb, ani bułka z masłem, szynka, ser, ogórek zielony, powidła. Otwieram rosyjską musztardę, marynowane ostre papryczki, chrzan ostry. Po świętej pamięci mężczyźnie połykam żyletki. Robię drinka z jego wody kolońskiej brutal z kostką lodu. W nocy śni mi się matka, że jest Magdą Goebbels. Zaciska mi w ustach fiolkę z cyjankiem potasu. Śmierć ma smak gorzkich migdałów. Jest więc jeszcze przeszłość. I są traumy przeszłości. Traumy nie tylko własne, ale traumy również rodziców. Ta poetka jest odbiornikiem, który ściąga również ich nieszczęście, dramaty, rany, traumy. Ale nie mogę wszystkiego powiedzieć. Pisze. W odróżnieniu od własnych ran, tych ran nie potrafi opowiedzieć, nie potrafi przepracować.
odczynić, uleczyć. I wszystko jest inne niż chciała. Kiedy czytamy zdanie o matce ze złotym warkoczem zgwałconej przez ruskich i znamy rok urodzenia poetki, która to pisze, możemy zapytać się, czy to nie jest straszne wyznanie. Takie wyznanie, na które nie byłaby gotowa żadna inna poetka, ale które w tym uniwersum szczerości wierszy Jakubowskiej, Fiałkowskiej jest całkowicie naturalne. Ona się w nim bardziej nie odsłania niż w innych swoich wierszach, w innych momentach tego monologu, tej spowiedzi. Spowiedzi o niezrealizowaniu, o tych krzywych nóżkach, które od urodzenia nie pozwalały na zrealizowanie kariery baletowej. Krzywych nóżkach, które oczywiście znaczą wszystko. Znaczą brak, znaczą dotknięcie, napiętnowanie. I jest to relacja z życiowej drogi, z artystycznej drogi. Relacja, która prowadzi aż do wiersza, w którym wymienia różne smaki i różne potrawy, którymi nie potrafi się zadowolić. Oczywiście wymienia je w kontekście przejmującej frazy kończącej wiersz Nie mogę wszystkiego powiedzieć, w której napisała, że w niedzielę matka robiła jajecznicę z jednego jajka z mąką dla 6 osób. Nie mam apetytu, pisze Jakubowska-Fiałkowska. Ani chleb, ani bułka z masłem, szynka, ser, ogórek zielony, powidła. Nic nie jest w stanie dać satysfakcji. Jedyne, co jest w stanie ten smak odpowiedni przywołać, to śmierć o smaku gorzkich migdałów. Śmierć przyśniona. I przyśniona w śnie o matce, która karmi córkę trucizną. Trucizną, która ma być wybawieniem, ma być ratunkiem. Jak Państwo widzą, to jest głęboko nocna poezja. To jest poezja, która jest w pełni literatury na miejscu z powodu swojego nastroju i z powodu tego maksymalizmu, którego aura się w niej unosi. To nie jest poezja, która jest pisana po to, aby nam się podobać. To nie jest poezja pisana po to, aby stworzyć dzieło sztuki. Nawet nie, aby poruszyć czytelników. Jakubowska-Fiałkowska jest, jak powiedzieliśmy, dość zachowawcza w promowaniu swoich wierszy. Jest to poezja, która próbuje uleczyć i próbuje zlikwidować to, co ujęła poetka w zdaniu Nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo powiedzieć to znaczy również w jakiś sposób uleczyć, oswoić, odwrócić może. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sfera życia, z którą konfrontuje się w wierszach opublikowanych w twórczości, ale też w swoich wcześniejszych wierszach stara poetka. Jest to sfera erotyzmu. Bardzo specjalnego erotyzmu, późnego erotyzmu związanego z gaśnięciem, pożegnaniem, ale też poczuciem, że sprawy są wieczne, nie chcą odejść i ona również nie chce, aby one odeszły. To jest taka sfera, w którą wprowadziła nas Anna Świerszczyńska, która zresztą w roku debiutu Jakubowskiej-Fiałkowskiej w 1972 opublikowała tom Jestem baba, któremu poświęciliśmy jeden z naszych podcastów. Ale i ta poetka, uważana za poetkę bezpruderyjną, bardzo szczerą, przesuwającą horyzont tego, co powiedziano w polskiej poezji, i tak ona jest jeszcze bardzo dyskretna w porównaniu z wierszami Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej. Posłuchajmy ich. Libido. Kwitną w lipcu wysokie dziewanny, malwy
Jeszcze miewam erotyczne sny, orgazmy. Żałosne w tych snach. Kocham się z samą sobą. Wszyscy mężczyźni umarli. Zadzwonił do mnie wieczorem. Znajomy poeta, gej. Właśnie miałam brać kąpiel, ale odebrałam. Byłam już naga, siadłam na wersalce, trochę mi było zimno, zapaliłam papierosa, rozmawiałam o jego nowej miłości, patrzyłam na swoje siwe włosy łonowe. Spadł mi ogień z papierosa. Spłonęły jak jednej z czarownic czarnka. Kiedyś kochały mnie dwie kobiety. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, pisała Jakubowska-Fiołkowska, ale może powiedzieć wiele i łamie tutaj kolejne tabu późnego erotyzmu. Zresztą robi to w bardzo ciekawy, bardzo subtelny sposób. Również w sensie kontrastu, subtelności i otwartości, może nawet ekshibicjonizmu. Wiersz Libido zaczyna się taką bukoliczną frazą. Kwitną w lipcu wysokie dziewanny malwy, przywołującą lato, moment dojrzałości świata, moment spotęgowania zmysłów. Ta fraza, która zresztą jest bardzo dziwnie zasocjowana z frazą ostatnią, bo malwy i umarli tworzą dźwiękową ramę tego wiersza. Więc ta fraza jest subtelnym, nieoczekiwanym dość preludium do wyznania, rozbitego na trzy wersy. Jeszcze miewam erotyczne sny, orgazmy żałosne w tych snach, kocham się sama ze sobą. Wyznania, w którym jest wiele, bo jest poczucie, że żyje. Jest poczucie witalności, poczucie, że nie rozstała się z kobiecością, że ta kobiecość zmieniła formę, ale jej temperatura jest taka, jak była kiedyś. Ale ta satysfakcja jest tutaj skonfrontowana ze słowem żałosne. I orgazmy są żałosne w tych snach. Kocham się sama ze sobą, pisze poetka. Wszyscy mężczyźni umarli. Niezwykłe zdanie. Zdanie, które jest oczywiście gigantyczną hiperbolą, bo połowa świata składa się z mężczyzn. Ale umarli ci wszyscy mężczyźni, z którymi kochała się poetka. Kochała się osoba mówiąca w tym wierszu. I została sama ze sobą. Ten erotyczny wiersz, autoerotyczny wiersz, można powiedzieć, staje się wierszem o samotności. Ale mnie szalenie ujmuje ta siła życia, która w tym wierszu jest. To, że jednak to, co jest tutaj określone jako żałosne, co jest niezwykle trudnym wyznaniem, jest jednak lepsze niż ten los mężczyzn, którzy umarli. I wiersz Libido, można powiedzieć, jest tutaj w tej twórczościowej publikacji preludium do wiersza erotycznego pod tytułem Zadzwonił do mnie wieczorem. Wiersza, który w bardzo przewrotny sposób opisuje coś w rodzaju randki. Zadzwonił do mnie wieczorem znajomy poeta gej. Czyli po pierwsze jest to randka na odległość, po drugie jest to randka z osobą, która nie jest zainteresowana w sposób erotyczny, tylko chce komuś opowiedzieć o swojej miłości. Jest zainteresowana rozmową, zainteresowana czymś, co jest inną formą bliskości. I nie domyśla się, że tam po drugiej stronie, chciałem powiedzieć po drugiej stronie kabla, ale właściwie nie wiem, jakiej metafory należałoby tutaj użyć. Tam przy tym drugim nadajniku znajduje się kobieta naga.
kobieta naga, która rozmawia z innym mężczyzną. Dla niej ta rozmowa, mimo że perspektywy erotyczne są tutaj od razu przekreślone, jest trochę czymś innym. Jest czymś wchodzącym w poziom flirtu, czymś, co jest jednak naznaczone męsko-damską relacją. I choć Jakubowska-Fiałkowska pisze, rozmawiałam o jego nowej miłości, to jest osoba mówiąca w tym wierszu bierna. Ona patrzy na siebie samą. Patrzyłam na swoje siwe włosy łonowe. Spadł mi ogień z papierosa, spłonęły jak jednej z czarownic czarnka. Popiół z papierosa padający na siwe włosy łonowe. Państwo rozumieją, z czym mamy w tej chwili do czynienia, prawda? Z czymś, co chyba nigdy nie było w polskiej poezji napisane. Z pewnym poziomem intymności. Z wejściem w taką sferę, w której nie było ani świerszczyńskiej, oczywistej poprzedniczki Jakubowskiej-Fiałkowskiej, ani innej, starej, a może nawet i młodej poetki. Generalnie sądzę, że minister Czarnek nie jest godzien pojawić się w tym wierszu i kiedyś, kiedy ktoś będzie opracowywał wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej w serii Biblioteka Narodowa wydawnictwa Ossolineum, będzie musiał wyjaśnić, dlaczego to nazwisko pojawia się tutaj w kontekście polowań na czarownicę. Życzę mu powodzenia. W każdym razie ten wiersz o randce, randce na odległość, która jest niemożliwa, jest aseksualna, kończy się rodzajem pocieszającej refleksji. No, dla swojego rozmówcy nie jest ona obiektem erotycznym. Dla Czarnka jest czarownicą. Ale kiedyś kochały mnie dwie kobiety. Więc ona jest w tej przeszłości, ale też rozumie swojego rozmówcę, ale też zasługuje na to, żeby być czarownicą. Jest w tym coś optymistycznego. Jest coś bardzo optymistycznego w tym, że mamy w polskiej poezji i ten głos. I taki bardzo wyrazisty, bardzo osobny, bardzo dziwny głos. Cieszę się, że go Państwo razem ze mną dzisiaj wysłuchali. Bardzo dziękuję. To był 37. odcinek podcastu Pełnia Literatury. Usłyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dobrej nocy.